trzeba powiedzieć, że ten mecz pokazał bardzo wyraźnie, że wreszcie mamy taką drużynę, gdzie wszystko od nas. Mamy przede wszystkim fantastyczną pierwszą rakietę singlową, która może nam dać dwa pewne punkty w starciu. No ja bym powiedział właściwie z każdą reprezentacją. Mamy Łukasza Kubota na drugiej rakiecie, który ja bym powiedział chyba przewrotnie na tej drugiej rakiecie czuje się dużo lepiej niż na pierwszej, bo nie ciąży na nim presja, a on bez tej presji gra znacznie lepiej, to pokazał w piątek. No i cóż, no trzeba się z tego sukcesu cieszyć, trzeba się cieszyć, że ta drużyna, co do tego nie ma wątpliwości, będzie rosła z każdym kolejnym sukcesem, bo naprawdę to, co pokazał Jurek Janowicz Piąt dzisiaj przede wszystkim, to naprawdę bardzo dojrzały tenis i to widać, że ten chłopak no, robi różnicę, no, że z takim rutyniarzem jak Grzegorz Rzemla dzisiaj pokazał bardzo dojrzałą, bardzo spokojną grę, świetny serwis. Myślę, że ten serwis rzeczywiście to jest no, zabójcza broń, ale przy tym to nie jest tylko serwis, to jest również forehand, to jest też bardzo, można powiedzieć, przemyślana gra. No i oczywiście to już z tego muszę poznać, czyli również grane w najmniej spodziewanych momentach drąsoty. Także to wszystko razem składa się na to, że na pewno to jest wielki sukces polskiego tenisa, to na pewno stawia nas w pozycji faworyta w następnym pojedynku, który się odbędzie w kwietniu, na początku kwietnia z RPA. O właśnie rakieta Jurka Janowicza popłynęła w trybuny. I myślę, że to też jest niezwykle ważne, że tutaj w Wrocławiu była pełna hala stulecia. Prawie 5000 ludzi ten sukces Polaków oglądało, oklaskiwało, świętowało. No i tylko się z tego cieszyć, tylko mieć nadzieję, że w kolejnych meczach będzie podobnie.